Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski i jestem autorem bloga pangrono.pl. W tym odcinku będę mówił o tym, czego nie lubię w Szwecji. Jeśli nie widzieliście zeszłego odcinka, w którym mówiłem o tym, co bardzo lubię w Szwecji, zajrzyjcie w opis tego filmu lub teraz kliknijcie link znajdujący się nad moją głową, bo warto zacząć od tego, co pozytywne. A dzisiaj chciałem pokazać Wam nieco Szwecji, tak samo jak w poprzednim filmie, ale niestety cały dzień pada, pogoda jest tak straszna. To jest właśnie jedna rzecz, której nie lubię w Szwecji, ale o tym za chwilę. Dlatego siedzę w zaciszu mojego domu. No i między innymi chciałbym też pokazać Wam trochę nowych mebli. Jak Wam się podoba to nowe studio? A tymczasem zapraszam Was do oglądania, czego nie lubię w Szwecji. No i właśnie już wspomniałem o tym, że nie lubię szwedzkiej pogody, ale to nie do końca jest tak, że pogoda zawsze jest tu brzydka. Bo jeśli jest ładna pogoda, jak mieliśmy na przykład w zeszłym roku piękne lato w Polsce, w Warszawie cały czas padało, a tu w Szwecji była idealna pogoda. Może słyszeliście o tym, że polscy strażacy pomagali szwedzkim strażakom gasić pożary. Było tak po prostu gorąco i sucho, że aż było za gorąco i płonęły lasy. No to są niestety ujemne skutki zmiany klimatu. Chociaż lato było naprawdę cudowne, a jeśli lato jest ciepłe w Szwecji, to naprawdę warto odwiedzić Szwecję, warto zwiedzić tutejszą naturę. No ale dobrze, przejdźmy do tego, czego nie lubię w Szwecji. No przede wszystkim nie lubię właśnie takiej deszczowej pogody. Choć Szwecja jest bardzo rozległa, jest długa i idzie daleko na północ, tam to już w ogóle pogoda jest straszna. Tam nawet latem utrzymuje się jeszcze śnieg. W większych miastach szwedzkich jak Göteborg, Malmö czy Sztokholm jest pogoda, można powiedzieć, morska. Tam w zasadzie prawie w ogóle nie ma śniegu, nawet zimą. Ja akurat mieszkam w Smolandii i jest to taki rejon Szwecji, który znany jest właśnie z bardzo mroźnych i bardzo śnieżnych zim. No i to akurat moim zdaniem jest bardzo na plus, dlatego że zimą po prostu ma być śnieg. I w przeciwieństwie do Warszawy, gdzie zimą często była plucha, były deszcze, był śnieg, który szybko topniał i później robiło się takie błoto pośniegowe, tutaj śnieg utrzymuje się i w zeszłym roku nawet do maja mieliśmy jedną taką wielką hałdę śniegu, która stała w cieniu i nie mogła się roztopić. No ale dobra. W większości pogoda jednak jest nieco chłodniejsza niż w Polsce, niż w Warszawie. Kiedy w Warszawie mieliśmy 40 stopni, tutaj było ledwie ponad 20. Mamy sierpień, cały dzisiaj dzień pada, nie ma nawet jak wyjść z domu, po prostu można przemoczyć się do suchej nitki. I no przede wszystkim pogoda to jest to, co doskwiera w Szwecji i krótkie dni zimą. Latem dni są bardzo długie, ciężko jest zasnąć, bo kiedy kładziesz się o godzinie 23 do łóżka, to musisz bardzo szczelnie zasunąć czy żaluzje, czy kotary. I to nie mogą być takie lekkie kotary, które przepuszczają trochę światła. Muszą to być naprawdę takie zasłony, które odizolują cię od tego, że na zewnątrz słońce w zasadzie latem do końca nie zachodzi. Oczywiście zależy, w którym regionie Szwecji się mieszka. U nas akurat zawsze utrzymywało się jakieś tam światło i ciężko było zasnąć. Zimą tego problemu nie ma, bo już o godzinie 15 w zasadzie jest ciemno. No to jest taki minus, że po prostu tutaj trzeba albo chodzić na solarium, albo wyjeżdżać do ciepłych krajów, żeby trochę przyjąć witaminy D3, albo po prostu suplementować się właśnie wcześniej wymienioną witaminą D3, żeby zachować dobry nastrój i żeby być w pełni zdrowym. W Szwecji nie lubię też tego, że tutaj sklepy są krótkoczynne, niewiele się dzieje. W weekendy w zasadzie jak chcesz pójść po godzinie 20 do jakiegoś sklepu, to już wszystko jest zamknięte. Prawdopodobnie w dużych miastach czegoś takiego nie ma, ale tutaj nawet jak jakieś są wydarzenia, jakieś eventy w weekendy, to one szybko się kończą. No i po prostu człowiek czasami się nudzi, jeśli pogoda jest kiepska, nie ma co ze sobą zrobić, nawet nie można za bardzo pójść na zakupy. A jeśli ktoś chce kupić jeszcze jakiś alkohol, żeby poprawić sobie trochę nastrój, to musi pamiętać, że w piątek, żeby w piątek po prostu kupić alkohol, a w sobotę w zależności od miasta albo o godzinie 13, albo o godzinie 14 zamykane są tak zwane Systembolaget, czyli sklepy monopolowe należące do państwa, które tylko i wyłącznie one sprzedają alkohol w Szwecji.
Dla niektórych może to być minus, że nie ma takiego wolnego rynku sprzedaży alkoholu. Dla mnie to nie jest jakiś wielki problem. Alkohol jest trochę droższy niż w Polsce. No oczywiście nie można kupić tutaj takich tanich wódek, jakie kupują na przykład panowie spod budki z piwem w Polsce. No ale jeśli ktoś nie ma problemu alkoholowego, jeśli ktoś po prostu umiarkowanie pije alkohol, to nie ma żadnego problemu. Można sobie zamówić alkohol, którego nie ma na przykład w monopolowym sklepie u nas. Można zamówić sobie online i on przyjdzie. Dla niektórych może to być minus. Dla mnie no, może jedynie minusem jest to, że nie ma takiego szerokiego wyboru alkoholi, jakie spotkamy w prywatnych sklepach w Polsce. Co jeszcze? Warto wspomnieć o czymś takim jak prawo Jantego, Jantelagen. Jest to taki termin, który był zawarty w jednej z książek skandynawskich i mówił o tym, że ty nie możesz się wyróżniać, każdy jest taki sam. Jeśli ty uważasz, że jesteś lepszy, to wcale nie jesteś. I można powiedzieć, że to jest cała skandynawska kultura, bo Skandynawowie, w tym Szwedzi, nie lubią się wyróżniać. W zasadzie każdy Szwed lubi to samo, je to samo i w zasadzie ma podobne hobby. No może młodzi ludzie w większych miastach trochę się buntują i raczej starają się wyrazić swoją indywidualność, ale czasami nawet to wyrażanie indywidualności jest takie, że każdy wyraża tę indywidualność w bardzo podobny sposób. A jak to przejawia się w ogóle na co dzień, to prawo Jantego? Nawet jeśli ktoś ma dużo pieniędzy, to nie jeździ Lamborghini, nie kupuje samochodów Mercedesa, AMG, nie jeździ Porsche. W Warszawie bardzo dużo widać takich luksusowych samochodów. Jeśli ktoś założy firmę, jeśli komuś nawet dobrze idzie, albo przynajmniej chce, żeby inni myśleli, że mu dobrze idzie, to bierze taki samochód w leasing, wypożycza i pokazuje to, że jest człowiekiem sukcesu, a w Szwecji tak nie ma. W Szwecji nawet ludzie, którzy mają pieniądze, jak sławny Ingvar Kamprad, założyciel IKEA, on jeździł starym Volvo do końca swoich dni. I tak samo jest w Szwecji. Jeśli ktoś ma pieniądze, to kupuje BMW, Audi. Oczywiście to są samochody drogie, ale nie są to samochody wyróżniające się na szwedzkich ulicach. Są to raczej samochody kombi, dosyć biednie wyposażone, nie rzucające się w oczy bardzo dużo. W zasadzie numerem jeden sprzedaży samochodów w Szwecji jest Volkswagen Passat. Chyba na drugim miejscu jest Volkswagen Golf. Oczywiście reszta miejsc należy do popularnych samochodów Volvo, bo Szwedzi są patriotami i kupują to, co szwedzkie, a w zasadzie w dzisiejszych czasach Volvo nie należy już do Szwedów, należy do Chińczyków, ale mimo wszystko wspomagają swój budżet swojego państwa. A jak to jeszcze się przejawia? Przejawia się tym, że Szwedzi ubierają się bardzo podobnie. Jak ja na przykład ubieram się zupełnie inaczej, to zwracam uwagę. Szwedzi noszą cały rok na przykład Konwersy, często lubią bardzo markę Gant i noszą bluzy czy swetry właśnie tej marki. Nie wyróżniają się, a nawet jeśli chcą się wyróżniać, jeśli robią sobie tatuaże, to nie jest tak, że bardzo mało osób ma tatuaże. Raczej bardzo dużo osób ma tatuaże i nawet jeśli chcą się czymś wyróżnić, to tak naprawdę bardzo dużo osób wygląda podobnie. Dlatego jeśli tutaj chciałbyś pokazać, że jesteś człowiekiem sukcesu, no to nie możesz tego robić w taki sposób, w jaki nie robią tego Szwedzi. Nie możesz pokazywać tego na prawo i lewo, że jeździsz drogim samochodem, że nosisz marki jakieś Gucci, Prada. Nie możesz tego tak robić. Musisz ubierać się tak jak oni, musisz mieć takie hobby jak oni, a oni lubią na przykład zbierać grzyby, kantareller. To jest takie hobby, które jest jakby, można powiedzieć, łącznikiem na przerwach w pracy. Mówisz, o, nazbierałem tyle i tyle grzybów, albo byłem na polowaniu, bo polowanie Szwedzi uwielbiają polować. Uwielbiają też łowić ryby, uwielbiają jeździć na wakacje na przykład do Tajlandii i w zasadzie co jeszcze Szwedzi lubią? Lubią robić coś w swoim domu, na przykład odnawiać dom i to w zasadzie są główne tematy rozmów w pracy. Co jeszcze? Warto przejść do tego, że Szwedzi są bardzo mili, ale nie zawsze można z nimi porozmawiać szczerze, bo w zasadzie taka codzienna rozmowa ze Szwedami to jest co u ciebie, a u mnie super, super, a co u ciebie? I to trochę jak w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy mówią, że jest super, każdy się do każdego uśmiecha, ale jednocześnie rzadko można z kimś tak szczerze porozmawiać. Bardzo mało ludzi chce się zwierzać ze swojego życia i mówić, że na przykład coś im nie idzie. Raczej Szwedzi lubią mówić, że wszystko jest w porządku, nie ma żadnego problemu i może właśnie
To jest powodem, że bardzo dużo osób tutaj ma depresję i problemy ze sobą. Bo jeśli ktoś na przykład mógłby się wygadać, to chyba byłoby mu łatwiej jednak. Z tym, że w Szwecji jest bardzo dobra pomoc dla takich osób, bo taka osoba może po prostu zadzwonić i mieć psychologa w zasadzie już przez telefon. No ale czy nie lepiej czasami z kimś szczerze porozmawiać, po prostu zwierzyć się i być bardziej otwartym? Szwedzi są cisi, zamknięci w sobie, nie lubią takich rozmów, które wkraczają jakby w ich prywatność. Raczej są to takie powierzchowne rozmowy. W przeciwieństwie do Polaków, którzy dyskutują ze sobą, mówią, Polacy bardzo często, sami wiecie, narzekają. No a to jest coś, czego Szwed nie robi. Szwed raczej nie narzeka. Dlatego na przykład moja żona jest zaskoczona tym, że niektórzy moi polscy znajomi na Facebooku piszą, że coś im nie wyszło, że na przykład są zdobowani i mają jakieś problemy. W Szwecji czegoś takiego nie ma. Raczej ludzie na Facebooka wrzucają, że coś im wychodzi, że są ludźmi sukcesu, ale jednocześnie nie pokazują na przykład takich rzeczy jak drogie samochody, bo to by było wbrew takiemu prawu Jantego, które mówi, że no, ty nie możesz być lepszy od innych, każdy jest równy. No i taka w zasadzie jest Szwecja. Ja akurat lubię podyskutować z naszymi polskimi znajomymi, czy naszą rodziną. Lubię po prostu mówić szczerze. Akurat czasami jestem aż za bardzo szczery i moja żona trochę mnie przyhamowuje, żebym nie wszystko mówił, bo nie wszystko trzeba mówić, ale lubię to, jak ludzie nie mają ze sobą... przed sobą jakichś specjalnych tajemnic i po prostu jeśli ktoś jest przyjacielem, to może powiedzieć sobie wszystko. No tutaj Szwedzi, jeśli już są twoimi przyjaciółmi, to rzeczywiście możesz powiedzieć im wszystko. Ja akurat nie mam takich szwedzkich przyjaciół. Moja żona przez to, że po prostu tutaj się wychowała, ma takie swoje szwedzkie przyjaciółki, którym może wszystko powiedzieć, w zasadzie jedną taką prawdziwą przyjaciółkę, ale no ja jeszcze tego nie doświadczyłem. W moim przypadku raczej większość ludzi kończy na takiej powierzchownej rozmowie, że wszystko jest w porządku. To jest też bardzo dużą różnicą kulturową, że Szwedzi są bezkonfliktowi. I dlatego właśnie czasami nawet jeśli pomyślą coś złego o tobie albo chcieliby ci zwrócić uwagę, to tego nie zrobią. Kiedyś miałem taki przypadek, że ja nadepnąłem jakiegoś Szweda, a to on mnie przeprosił, co było dla mnie zupełnie no, niezrozumiałe. Bo Polacy bardzo lubią się kłócić, bardzo lubią głośno dyskutować i często Szwedzi takie nasze dyskutowanie, nawet nie kłócenie się, tylko po prostu rozmowa, odbierają jako, że my się kłócimy. Po prostu no to tak jakbyśmy my zobaczyli na przykład Włochów i każda włoska rozmowa to wygląda z zewnątrz, jakby to była kłótnia. I tak właśnie odbierają nas Szwedzi. Ja akurat lubię takie żywe dyskusje, lubię jak się dzieje, jak zobaczycie na przykład nawet w Sejmie, relacje z Sejmu, to każdy sobie wchodzi w rozmowę i nikt nie robi z tego problemu. W Szwecji jest tak, że jak ktoś mówi, to ta osoba mówi i później tak jakby w takim teleturnieju telewizyjnym, że wyłączany jest mikrofon, mikrofon jest włączany następnej osobie i każdy ma swoją kolejność. Jeśli ktoś na przykład komuś wejdzie w słowo, to już jest widziane jako takie negatywne. No moim zdaniem czasami można komuś wejść w słowo, bo jeśli rozumiesz, co on chce przekazać i na przykład się z tym nie zgadzasz, to możesz od razu zripostować i krótko jakby zakończyć ten temat, a nie rozwlekać, jeśli no, wiecie, co mam na myśli. Aczkolwiek no, to jest taka duża różnica kulturowa. Mimo wszystko, że Szwecja i Polska jest blisko siebie, to jest to zauważalne, że my Polacy jesteśmy bardziej jakby uznawani za takich, no można powiedzieć, troszkę bardziej agresywnych, troszkę bardziej głośnych i takich, i nawet jak rozmawiamy, to gestykulujemy. Szwedzi raczej tego tak bardzo żywo nie robią, rozmawiają spokojnie, cicho i czasami nawet ja mam problemy, żeby zrozumieć, co oni mówią. Kolejnym taką rzeczą, której jako imigrant nie lubię, jest to, że Szwedzi w zasadzie na każdych imigrantów patrzą nieco z góry. Nie to, że są dla nich niemili, no może przynajmniej nie są wprost niemili, ale przez to, że jest tutaj dużo imigrantów z Bliskiego Wschodu, to tak naprawdę każdego wrzuca się do jednego worka. Czy jesteś z Syrii, czy jesteś z Polski, czy nawet jesteś z Niemiec, czy z Holandii, to Szwedzi jak usłyszą, że nie mówisz czysto po szwedzku, jak trochę się wyróżniasz, ja na przykład mam ciemną karnację i czasami jestem odbierany jako imigrant z Syrii, czy uchodźca z Syrii, kto by pomyślał, ale czasami tak jest i no, nie jesteśmy traktowani na równi z innymi i tak naprawdę zdziwiło mnie to, że jak tutaj przyjechałem, to nikt nie pytał mnie,
jaka jest moja historia, dlaczego tutaj jestem, bo jakby każdy z góry zakłada, że do Szwecji przyjeżdża się dlatego, że w twoim kraju jest wojna, czy w celach ekonomicznych. No my akurat nie przyjechaliśmy w celach ekonomicznych, ani nie przyjechaliśmy dlatego, że u nas w kraju jest wojna. Po prostu moja żona stąd pochodzi i chcieliśmy spróbować, jak to będzie w Szwecji. Ale ciężko jest imigrantowi, nawet z wykształceniem, zdobyć pracę, bo raczej Szwedzi preferują swoich. Raczej imigranci często pracują w jakichś takich prostych pracach w przemyśle, czy na przykład w usługach, ale takich prostych usługach. Raczej nie spotkasz kogoś innego niż Szweda, albo po prostu osobę, która jest z rodziny imigrantów, ale urodzona już jakby w drugim pokoleniu, nie spotkasz w takiej jakiejś poważniejszej pracy. I no moim zdaniem jest to minusem, bo ja czuję, że na przykład w tej pracy, którą teraz mam, a link do tego, jaką pracę mam teraz, jest w opisie do tego filmu, czuję, że się trochę marnuję, że mógłbym po prostu to, co wiem, co umiem, wykorzystać, a jakby to, że nie mówię idealnie po szwedzku, wcale nie musi być takim minusem, bo znam angielski, szwedzki znam na tyle dobrze, że mógłbym się dogadać w pracy, ale no tak po prostu jest, to trochę tak jak w Polsce z Ukraińcami, oni raczej też mają, czy Białorusinami, też mają proste prace. No tak jest, co zrobić, no po prostu trzeba się starać i może kiedyś ktoś da mi szansę, chociaż mój cel jest trochę inny, ale no na przykład w Polsce jest tak, że jak ktoś przyjeżdża z innego kraju, to dużo osób chce poznać jego historię, pyta, co cię skłoniło, żeby się tu przeprowadzić, co robisz, jak to było w ogóle, jaka jest, no po prostu każdy chce poznać czyjąś historię. Polacy też mają to do siebie, że uważają, że Polska jest gorszym krajem niż inne kraje zachodnie i na przykład pytają się, dlaczego się do jakichś Brytyjczyków czy osób z Ameryki pytają się, dlaczego tutaj się przeprowadziłeś, no co cię skłoniło, żeby przeprowadzić się do Polski, bo uznają, że Polska jest gorszym krajem niż kraj tego imigranta, z którego on pochodzi. I może dlatego też dziwią się, że dużo osób jednak do Polski przyjeżdża. W Szwecji nie jest tak, raczej nikt cię nie pyta o takie prywatne rzeczy, co jest dla mnie dziwne, bo ja na przykład mam dosyć ciekawą historię z moją żoną. My się poznaliśmy na Instagramie, ona mieszkała wtedy w Sztokholmie, ja w Warszawie. I no to jest bardzo ciekawa historia, można nawet nakręcić moim zdaniem film na ten temat, a już na pewno niektóre komedie romantyczne miały bardzo podobny scenariusz. No ja akurat lubię rozmawiać o takich rzeczach, lubię rozmawiać z ludźmi, co ich skłoniło, żeby się przeprowadzić, albo jaka jest historia. I na przykład wielu kolegów z pracy pytam, jak to było, jak przemierzaliście całą Europę z Syrii, żeby się dostać do Szwecji. I na przykład niektórzy mi mówili, że szli w zasadzie, podróżowali wszystkimi środkami transportu, a nawet czasami na piechotę, żeby do tej Szwecji się dostać. I jeden mój kolega powiedział, że to naprawdę było fajne, że to była bardzo fajna przygoda jego życia. No dla mnie to są też bardzo duże ludzkie dramaty. No ale z każdej takiej historii można coś wziąć pozytywnego. No teraz już są w Szwecji, już są szczęśliwi, mają swoją rodzinę na miejscu. Moim zdaniem każdemu trzeba dać szansę, żeby trochę opowiedział o swojej historii, no bo to jest bardzo ciekawe moim zdaniem, a Szwedzi jakoś o to nie pytają. A czego nie lubię jeszcze w Szwecji, to ceny usług. Idziesz do fryzjera, idziesz do warsztatu samochodowego, prosisz hydraulika czy elektryka. Wszystko jest tu po prostu drogie. Ale dlaczego? Ma to też swoje plusy, bo ci ludzie zarabiają dużo, a w Polsce elektrycy czy hydraulicy nie zarabiają dużo, bo po prostu ceny takich usług są niskie. W Szwecji idziesz do fryzjera, płacisz naprawdę dużo pieniędzy, ale i taki fryzjer nie przyjmuje tak wiele osób jak na przykład w Polsce, więc nie jest też tak bardzo zmęczony. Nie jest to taka orka, że po prostu klient za klientem, żeby zarobić jakiś porządny pieniądz, musi pracować tak dużo godzin. Więc ma to swoje też pozytywne strony dla osób, które są zatrudnione w tych zawodach, ale jednocześnie jak ktoś na przykład chce iść do fryzjera raz w miesiącu, no jest to dosyć spory wydatek, albo jak mężczyźni chodzą raz na nawet 2-3 tygodnie, czy do barbera na przykład raz na tydzień, no to zapomnij, no tutaj jest to po prostu luksus. W Polsce też ceny na przykład usług takich jak sprzątanie domów są, no nie są zaporowe, a w Szwecji, żebyś miał sprzątaczkę, no to jest już taki luksus, że nawet osoba z takiej średniej klasy, ona nie może sobie na to pozwolić, dlatego tu w Szwecji wiele rzeczy robi się po prostu samemu. A na przykład jeśli chcesz kupić jakieś, załóżmy, chciałem kupić ramkę na rejestrację do skutera. 150 koron w Szwecji, no jest to 60 zł.
60 zł za plastikową ramkę, którą w Polsce na Allegro kupiłem za 5 zł. Więc zobaczcie, takie niektóre rzeczy rzeczywiście są bardzo drogie, a niektóre nawet mogą być tańsze niż w Polsce. Jak na przykład ubezpieczenie samochodu. Ubezpieczenie samochodu tutaj jest tańsze niż ja płaciłem w Warszawie. Ale to wynika z innych rzeczy, o których nie będziemy raczej mówić w tym filmie. Z tym, że bardzo drogie jest też tutaj jedzenie. Jeśli chcesz odżywiać się tak jak ja, regularnie, zdrowo, to musisz wydawać dużo pieniędzy. Ale jedzenie jest tu dużo lepszej jakości. Nie znajdziesz tutaj takiego kurczaka, który jest nafaszerowany antybiotykami. Nie jest to taki kurczak, który po paru dniach, nawet przed datą ważności do spożycia, już się psuje i śmierdzi. Jedzenie jest tutaj dużo lepsze, ale jest naprawdę drogie. Jeśli chcesz jeść dobre mięso, szwedzkie mięso, to musisz wydać dużo pieniędzy. A jeszcze taka uwaga. Śmieszne jest to, że Szwedzi bardzo lubią to, co szwedzkie. Nie jest to jakby minus, nie jest to coś, czego nie lubię, ale jest to dla mnie zabawne, że na przykład Szwedzi uważają, że ich truskawki są dużo lepsze niż zagraniczne, a to przecież nieprawda. Polskie truskawki czy jakieś zagraniczne, importowane i z ciepłych krajów truskawki również są smaczne, a jednak Szwedzi lubią to, co szwedzkie. No może to taki po prostu patriotyzm. No i jestem w stanie to zrozumieć, ale no nie zachwalałbym tak aż tych truskawek czy innych produktów szwedzkich, że są tak o wiele lepsze. Po prostu lepsze są, bo są krajowe i wspomagasz krajową gospodarkę, ale nie jest tak, że szwedzkie truskawki są jakby milion razy smaczniejsze niż inne, bo po prostu to nieprawda. No i w zasadzie to, czego nie lubię w Szwecji, już powiedziałem. Ja najbardziej nie lubię tego, że nie mogę spełnić się w swojej zawodowej pracy. No i jeśli ktoś na przykład słyszy, że ja trochę łamię po szwedzku, nie mówię super idealnie, to od razu jestem traktowany nieco inaczej. To jest chyba taki największy minus. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, przez to właśnie, że tak się stało, że ja tutaj jestem i nie mogę sprawdzić się w swojej pracy, do której zostałem jakby w której zostałem wykształcony, to postanowiłem szkolić się na pilota, gdzie język szwedzki będzie mi zupełnie zbędny. No chyba, że będę pracował w jakichś szwedzkich liniach lotniczych. Dlatego no, inaczej nigdy bym się na to nie zdecydował. A nawet pracując w takiej pracy, jaką ja mam w przemyśle, jestem w stanie pozwolić sobie na to. Dlatego te wszystkie minusy, tak naprawdę, jeśli skumulujemy, to mogą wyjść na plus. Ale niech te plusy nie przysłonią wam minusów. No, jakie macie zdanie na ten temat? No, to trochę taki odcinek inny niż wszystkie. Nie mówię tutaj o stylu, no co nieco powiedziałem o stylu ubierania Szwedów. Jak odbieracie takie odcinki? Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście ich więcej się dowiedzieć o Szwecji, o moim życiu, czy raczej po prostu powinienem trzymać się klasycznego stylu i mody męskiej. Ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.